Tytuł kursu: Roboty tynkarskie. Moduł: Pomiary w budownictwie. Temat: Opracowywanie wyników pomiarów. Witam serdecznie. Tematem, jaki Państwu przedstawię, jest graficzne opracowanie wyników, czyli kartowanie. Obejmuje ono szkice polowe, przekroje, profile podłużne i przekroje poprzeczne, mapy. Szkice polowe dotyczące powierzchni mierzonego terenu, trasy, osnów lub punktów stabilizowanych w terenie. Wyniki pomiarów sytuacyjnych w terenie, np. niwelacji trasy lub domierzania szczegółów sytuacyjnych, przedstawia się za pomocą szkicu polowego. Niezależnie od tego, czy rysuje się go w skali, np. na papierze milimetrowym, czy bez uwzględniania skali, np. na zwykłym papierze, zawsze należy zachować odpowiednie proporcje, nanieść charakterystyczne punkty oraz kierunki. Na szkicu niwelacji podłużnej trasy muszą być umieszczone wszystkie punkty główne i pośrednie z osi trasy i profili poprzecznych. Zaznacza się każdą zmianę kierunku trasy oraz nanosi kąty jej załamania, tzw. kąty zwrotu. Na szkicach polowych powinny się też znaleźć charakterystyczne budowle, drogi, drzewa, rzeki. Do jednoznacznego określenia położenia dowolnego punktu pomiarowego trzeba znać co najmniej 3 jego odległości od stałych punktów terenowych, np. naroży budynków, studni, słupów, dużych drzew. Nie mogą one znajdować się dalej niż 25 metrów od punktu pomiarowego. Graficznym odwzorowaniem pomiarów wysokościowych są przekroje podłużne, profile oraz przekroje poprzeczne. Zwykle rysuje się je stosując skalę odległości inną niż skala wysokości. Przekroje podłużne najczęściej mają skalę odległości poziomą 1 do 2000 lub 1 do 1000 i skalę wysokości pionową 1 do 200 albo 1 do 100. Przekroje poprzeczne wykonuje się z uwzględnieniem skali poziomej 1 do 200 lub 1 do 100 i skali pionowej 1 do 20 albo 1 do 10. Przekroje wykonuje się ręcznie na papierze milimetrowym albo na kalce przypiętej na arkuszu takiego papieru lub mającej nadruk taki jak papier milimetrowy. Można też używać w tym celu odpowiednich programów komputerowych. Pod rysunkiem profilu umieszcza się szczegółowy opis zawierający rzędne terenu, odległości między punktami, spadki, załamania, łuki. Mapy ogólnogeograficzne, zwykle zawierające ogólne dane dotyczące wszystkich elementów istniejących na powierzchni przedstawionego obszaru, takich jak rzeźba terenu, granice państw, linie brzegowe mórz, biegi rzek, lasy, miasta, drogi, koleje, granice i tym podobne. Mapy tematyczne, zwane także specjalnymi lub specjalistycznymi. Mapy zawierające jedynie ograniczoną treść ogólnogeograficzną, np. kształt kontynentów, granice państw, ważniejsze rzeki, stanowiącą jedynie małoskalowy podkład niezbędny, aby ułatwić zorientowanie się, gdzie występują zobrazowane na nich zagadnienia specjalistyczne. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.